Siemka, z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z LEGO Piraci z Karaibów. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie rozdział drugi w trzeciej części pod tytułem Na krańcu świata. Robiliśmy sobie poziom pod tytułem Skrzynia Davy'ego Jonesa. No i w tym odcinku bierzemy się za rozdział trzeci pod tytułem Wybór Norringtona. O, So Feng. No i tutaj właśnie Norrington współpracuje z Davym Jonesem. No ale będziemy tutaj jako Norrington ratować kapitan Elizabeth. Dobra, tutaj mamy przejście. O kurde, ten za skrzynką był chyba. Okej, muszę lek nie zbieramy. Bierzemy pochodnie. Wiecie co, nie wiem, czy to czasami nie było. Nie wiem, czy to czasami nie był statek w butelce. Lepiej tego nie zbierać, moim zdaniem. Jak na razie. Odbudował się i poszedł dalej spać. Też bym tak chciał. Okej, to sobie przesuniemy tutaj i któremuś gamoniowi. Dobra, weźmy Mulroya. Trzeba dać szablę. Fajnie. No
O, tu była nawet pochodnia, ale już nevermind. Will Szymek Turner, czyli brat Willa. O, okej. Wytatuowany pirat, halo. On jest najsilniejszy. No wypad, śmieciu. Idź sobie pognęb kogoś innego. Nie mnie! Wypad! Dobra. Ogólnie jakbyśmy odpalili dwie armaty, to chyba dostalibyśmy statek w butelce, tak mi się wydaje. Oczywiście tak nie było w prawdziwym filmie, żebyście nie pomyśleli, jaki ten film był głupi czy coś. O, fajen. Dobra. No jeszcze tamte kaleki muszą wejść. Wypadł. Frajerzy. O nie, frajer przyszedł za mną. Boże, myślałem, że wytatuowany pirat został dalej na tej trampolinie, bo oni czasami tak lubili robić w tym poziomie. Ale z tego co kojarzę, to to już będzie koniec poziomu. Zło. To jest po prostu zło, że można w ogóle coś takiego wymyśleć. Dobra, wybór Norrington na poziom ukończony, no. Co wam poradzę? Commodore James Norrington, Murtok, Murray, Mulroy, sorry. I kapitan Elizabeth Szaty.
30%. Ok, złote klocki, poziom ukończony. No i dobra, ja już będę musiał kończyć odcinek. Nie wiem, czy w ogóle 10 minut minęło. Nie, chyba nie. Dobra, słuchajcie, w następnym odcinku bierzemy się za rozdział 4 pod tytułem Trybunał Braci. Tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Piraci z Karaibów.